Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo interesującym tematem. Kiedy kilka lat temu nagrałam film o świętach w Turcji, Christmas w Turcji, czym jest dla Turków? Czy są tutaj takie święta obchodzone, to w tamtym czasie nie wczytywałam się w ogóle? W stare wierzenia Turków, czyli wierzenia Turków sprzed islamu. Nie znałam mitologii tureckiej, ale ostatnio, kiedy się właśnie w ten temat bardziej zagłębiłam, to odkryłam coś niezwykle interesującego. I pewnie wielu z Was wiele razy słyszało o tym, że jakieś tradycje, obrządki bożonarodzeniowe tak naprawdę mają swój. Yy, Swój początek w pogańskich wierzeniach, w pogańskich świętach. Ja na przykład słyszałam dotychczas wiele różnych teorii, między innymi takie, że te. Tradycje Bożonarodzeniowe wywodzą się na przykład z greckiego święta, pogańskiego święta Kronie, na część, na część bóstwa Kronos, które się odbywały, albo że te święta były również wzorowane, opierały się na święcie rzymskim, które było świętem narodzin Boga Słońca, Sol Invictus. Mówi się też, że. Bogańscy Słowianie y, mieli takie święta, które przypadały na ten okres zimowy, i nazywały się one gody albo świątki. Teorii jest wiele, ale jeszcze nie słyszałam o tym, aby tradycje i obrządki Bożonarodzeniowe miały być wzorowane na wierzeniach Turków, ludów tureckich. I słuchajcie, dzisiaj Wam o nich opowiem. Opowiem Wam o święcie Narduan. Święto Narduan. Jest obchodzone przez tureckie społeczności zamieszkujące region Idel-Ural, czyli są to tamtejsi Tatarzy, Baszkirowie i Czuwaszowie. Święto to przypadało zawsze na przesilenie zimowe, czyli na dzień 21 grudnia. Zwróćmy też uwagę na samą nazwę Nar-Duan. Nar to słowo, które pochodzi ze języka mongolskiego i oznacza ono słońce. Nas na, natomiast duan pochodzi od tureckiego słowa doan, które oznacza narodzinę. Więc można to przetłumaczyć, że jest to święto narodzin słońca. Wśród wielu różnych ludów tureckich obowiązują różne nazwy. Ja już tutaj ich nie będę przywoływać, bo najbardziej taką popularną nazwą tutaj w Turcji, znaną przez Turków, jest właśnie Narduan. Według wierzeń dawnych ludów tureckich w centrum ziemi rośnie drzewo, nazywane drzewem życia. Symbol ten jest do teraz obecny w kulturze tureckiej, można go zauważyć właśnie w tureckim rękodziele. Nawet o tym sobie często Turcy nie zdają sprawy, że to jest właśnie symbol drzewa życia. I tak właśnie taki symbol drzewa życia możemy zobaczyć na tradycyjnych tureckich dywanach, chodnikach lub haftach. Ludy tureckie wierzyły, że zimą, kiedy dni stają się coraz krótsze, dzień walczy z nocą. I to właśnie dnia 21 grudnia następuje ostateczna bitwa, w której zwycięża dzień. I od tego momentu każdy kolejny dzień się wydłuża. Dla ludów tureckich Słońce było niezwykle ważne, dlatego świętowali oni od rodziny, narodziny Słońca. Właśnie 21 grudnia. Ale jak oni świętowali to święto? Jak to wyglądało? I tu Zaczyna robić naprawdę ciekawie. Turcy wierzyli w Boga Ulgena. Był to Bóg dobroci, i właśnie tego dnia, 21 grudnia, oddawali oni cześć temu Bogu. W jaki sposób? No więc z okazji tego święta yy, Turcy sprzątali swoje domy, yy, ubierali odświętne ubrania. Przygotowywało się specjalne, wyjątkowe potrawy, posiłki, które spożywano tylko i wyłącznie tego dnia. Co ciekawe, ozdabiali oni drzewko, sosnę, która według ich wierzeń była drzewem życia. Ozdabiali je oni wstążkami, a na tych wstążkach pisali oni swoje życzenia i pragnienia na nowy rok. Pod drzewkiem składali oni dary. Dla Boga Ulgena. Tego dnia też odwiedzano osoby starsze. Rodziny zbierały się razem, by razem świętować, by razem spożywać posiłek. Śpiewano i tańczono wokół drzewka. Czyli, jak widzicie, jest ogromne podobieństwo do tego, co my robimy teraz, prawda? Ozdabiamy drzewko składamy jakieś prezenty, dary pod tym drzewkiem, świętujemy tego dnia z rodziną, śpiewamy, no może nie tańczymy, ale śpiewamy, ubieramy się odświętnie, również sprzątamy swoje domy. Więc jest tu tak naprawdę bardzo dużo podobieństw, ale słuchajcie, to nie wszystko. Otóż ludy tureckie miały swojego Świętego Mikołaja. Tak? Dobrze, słyszycie. Jak się nazywał i jak wyglądał Święty Mikołaj Turków? A Ata tak miał na imię, lub można było go też nazywać Sog Khan. Jak on wyglądał? Gdzieś Wam tutaj wstawię jego zdjęcie, więc możecie sami zobaczyć, jak wyglądał. Czyli też miał długą brodę, miał ubranie takie typowo zimowe, natomiast jego kolorem, jak sami widzicie, był niebieski, nie czerwony. I był... I pojawiał się on tylko zimą. Zimową, podczas zimowej pogody, i miał on pomagać potrzebującym i głodnym. Według niektórych ludów tureckich miał mieć on także córkę lub wnuczkę, która była nazywana śnieżną dziewczynką. I właśnie dla dawnych ludów tureckich dzień 21 grudnia był początkiem nowego roku, był odrodzeniem się słońca. Więc ci, co oglądali mój film, o tym, czy Turcy świętuj, świętują tak zwane Christmas, przez nich nazywane. My, często, Polki tutaj, irytujemy się, kiedy ktoś uparcie tutaj w Turcji twierdzi, że Christmas to jest nowy rok. No bo tak, Turkom Christmas kojarzy się z nowym rokiem. I teraz, jakby wiecie, wszystko się w mojej głowie ułożyło. Jak to mówi się w Turcji, że duśtu, czyli wszystko, wszystkie kropki się połączyły. Już teraz. Rozumiem te skojarzenie u Turków y, naszych, naszych świąt Bożego Narodzenia, czyli Christmas, z Nowym Rokiem. Oni to łączą dlatego, że kiedyś dawne ludy tureckie właśnie y, te święto Nar Duan łączyli z Nowym Rokiem. To, to był po prostu dla nich początek Nowego Roku. To nie, był, y, to nie było święto z okazji narodzin Jezusa. To było święto odrodzenia się Słońca, czyli początku nowego roku. Dni stawały się coraz dłuższe i tak dalej. Koniec roku oznaczał dłuższe yy, noce, a krótsze dni. A nowy rok to nadzieja na to, że życie się odrodzi, że Słońce się odrodzi, prawda? Więc kurczę, jakie to jest, wszystko pięknie połączone. I teraz pytanie: czy Turcy świętują na Arduan? No więc zależy od kogo. Są takie rodziny, które te święto dalej gdzieś tam praktykują, bo przetrwała ta tradycja wśród osób starszych, natomiast ona raczej zanika, więc dalej jakby podtrzymuje to, że Turcy nie świętują Bożego Narodzenia. Pojawiają się choinki, pojawiają się ozdoby, pojawiają się, jak widzieliście w moim vlogmasie, jarmarki bożonarodzeniowe dla nas, dla nich związane z Nowym Rokiem. Po prostu to wszystko, co dla nas jest symbolem i uosobieniem świąt Bożego Narodzenia, dla Turków łączy się z Nowym rokiem i myślę, że nawet większość Turków nie zdaje sobie sprawy z tego, dlaczego właśnie z powodu tego święta, Narduan, czyli święta, które obchodzone było przez ich przodków. Ale słuchajcie, jest taka miejscowość w Turcji, yy, która leży w prowincji Bodrum i nazywa się Gun Doan. Gun oznacza dzień, Doan narodziny, czyli narodziny dnia. Zobaczcie, narodziny dnia w tym, w tym mieście o nazwie Narodziny dnia świętuje się Narduan, czyli Narodziny Słońca. Od 2010 roku miasto to oficjalnie co roku obchodzi święta Duan. Z tej też okazji organizowany jest taki festiwal, i tam na te festiwalu, jak to zwykle, na festiwalach, różnych festiwalach w Turcji, oczywiście odbywają się zabawy są różne atrakcje, atrakcje w postaci właśnie muzyki, w postaci tańców, pokazy jakieś taneczne i tak dalej. Jest tam zorganizowany także poczęstunek w formie lokmy oraz w formie mandarynek, które w okresie zimowym tutaj na południu Turcji są jakby dojrzałe i można je już spożywać, więc jest ich pod dostatkiem. Poza tym w centrum na placu układane są stosy, ogromne stosy drewna, i wieczorem rozpalane są ogniska, wokół których oczywiście ludność tańczy, śpiewa i się bawi. Także w niektórych tureckich domach. Jeżeli ta, ta tradycja jest pielęgnowana, to gdzieś tam dalej jest świętowana, ale ja tak naprawdę tylko przeczytałam w internecie o takich przypadkach. Nie znam osobiście nikogo, kto by w ogóle wiedział wśród Turków o tym święcie. Mój mąż był na przykład w szoku, kiedy mu o tym opowiedziałam. Ale oprócz tego jest takie miasto w Turcji, i może kiedyś uda mi się pojechać do Gundoan. I tam właśnie zobaczyć te świętowanie. Cóż to wie? Święto Narduan jest jednak świętowane w innych krajach. Wydaje mi się, że bardziej hucznie. W Turcji, tak jak mówię, tylko w jednym miejscu wiem, że jest tak oficjalnie obchodzone. Natomiast z tego, co widziałam właśnie w internecie, w różnych krajach, gdzie mieszkają społeczności tureckie, takie święta się odbywają. Na przykład w Turkmenistanie. Ja mam tutaj wstawić zdjęcia. Odbywają się parady. Właśnie się pojawia Ajaz Atom. I na przykład jego wnuczka, czy tam córka, w zależności od, od wersji. Ozdabiane są drzewka, i tak dalej. Także słuchajcie, teraz, jak będziecie rozmawiać, bądź dyskutować z kimkolwiek na temat świąt Bożego Narodzenia, to oprócz przykładów, Świętego, święta, oprócz przykładów, właśnie takich jak święta greckie, rzymskie bądź też yy, słowiańskie, yy, możecie podać przykład świąt ludów tureckich, że tutaj ludy tureckie też miały yy, święta bardzo podobne, tradycje bardzo podobne do tych naszych bożonarodzeniowych. I to też potwierdza to, co cały czas mówię. My wszyscy jesteśmy bardzo podobni. Nieważne jaka jest szerokość geograficzna, wszyscy chcemy tego samego, wszyscy mamy podobne problemy. I zobaczcie, wierzenia, wierzenia ludów tureckich, wierzenia Słowian, wierzenia Greków, wierze, wierzenia Rzymian, no wszystko opierało się na naturze, na zjawiskach natury i stąd podobieństwa. Ale dajcie mi znać proszę w komentarzu, co sądzicie, o tych właśnie y, tradycjach y, ludów tureckich, o tym święcie, Narduan. Czy o nim kiedykolwiek słyszeliście? Też jestem ciekawa. Może komuś się o uszy obiło. Może czegoś też ciekawego na ten temat nie powiedziałam. Także dajcie mi znać. A jak są tutaj dziewczyny, które mieszkają w Turcji, mają tureckie rodziny, to dajcie mi proszę znać, czy u was w rodzinie jest świadomość tego święta. Czy wasza turecka rodzina wie, że ludy tureckie kiedyś y, takie wierzenia właśnie miały? Tak, takie święto Narduan miały, albo może właśnie w Waszej tureckiej rodzinie ta tradycja jest dalej gdzieś tam pielęgnowana. W mojej tureckiej rodzinie nie, nikt o tym święcie nie słyszał, także mieli niezły, niezły szok na twarzy, kiedy im o tym opowiedziałam. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście ten film i do zobaczenia w kolejnym filmie już niedługo. Pa, pa!